327 osób uczestniczyło w 5. zjeździe rodziny Węckich. Goście przyjechali z różnych stron Polski i świata, a familijne świętowanie odbyło się w Garczynie koło Kościerzyny. Pomysłodawcą i organizatorem pierwszego zjazdu w 1994 roku był Antoni Węcki, znany z talentu muzycznego kościerzynianin. Na jego zaproszenie odpowiedziało wtedy 150 osób. Swoją ideą Antoni Węcki zaraził młodszych członków rodziny i tak od 2001 roku to oni zajmują się organizacją spotkań, a pomysłodawca nadzoruje i koordynuje pracę komitetu organizacyjnego. A ten mierzy się co 5 lat z niełatwym zadaniem ugoszczenia setek gości. W tym roku było ich aż 327, co zakrawa na rekord w skali województwa. Przygotowania, mimo że zajmują sporo czasu, są jednocześnie źródłem niesamowitej satysfakcji. Jest to praca, którą się wykonuje naprawdę z przyjemnością, wiedząc, że służy ona wydarzeniu, które nie ma sobie równych. Jeśli chodzi o sam pomysł spotykania się w tak dużym gronie rodzinnym, jak i jeśli chodzi o liczebność tegoż spotkania, jeśli się nie mylę, to jesteśmy na Pomorzu rekordzistami. W związku z tym uczestnictwo w komitecie organizacyjnym, który stworzyliśmy, można tylko rozumieć w kategoriach przyjemności, a nie obowiązków. Tegoroczny zjazd rozpoczął się mszą w intencji rodziny odprawioną przez księdza Bogusława Kwasigrocha. Następnie wszyscy goście zebrali się do pamiątkowego zdjęcia nad brzegiem jeziora. Każdy członek rodziny mógł również odnaleźć się na drzewie genealogicznym, które stworzyli Grażyna Wyrwas i Ireneusz Lubiszewski. Przygotowaliśmy drzewo genealogiczne. Irek Lubiszewski wykonał drzewo genealogiczne graficzne, a ja wykonałam tradycyjne drzewo genealogiczne, czyli dąb rodzinny. Na pierwszym zjeździe wykonałam go ręcznie, namalowałam go na odwrotnej stronie ceraty, bo nie było nic innego. A teraz wykonałam w komputerze i w tej chwili mogę już przekazać wszystkim członkom rodziny, którzy by zechcieli, mogą ode mnie to drzewo genealogiczne w formie komputerowej dostać. Drzewo jest źródłem wiedzy o tym, jak obecnie wygląda rodzina Węckich. Liczba jej żyjących członków to około 760 osób. Od ostatniego zjazdu urodziło się 66 dzieci. Niestety 14 osób nie doczekało tegorocznego spotkania. Tytuł najstarszego członka rodziny należy do Damazego Węckiego z Bytowa, który w tym roku obchodzi 95. urodziny. Podczas zjazdu nie zabrakło też emocji sportowych. Rozegrano bowiem wyjątkowy mecz siatkówki plażowej pomiędzy gałęziami Anieli i Konrada oraz Franciszka i Jana, oczywiście przy gorącym dopingu kibiców. Wynikiem 3-2 zwycięska okazała się gałąź Anieli i Konrada. Po meczu gości poczęstowano olbrzymim tortem z wizerunkami protoplastów rodu Elżbiety i Marcelego. Następnie zaczęła się zabawa, którą urozmaicały przygotowane przez poszczególne gałęzie rodziny prezentacje muzyczne, w tym m.in. koncert Krystyny Stańko. Familijna biesiada trwała do białego rana i wszystko wskazuje na to, że za 5 lat rodzina Węckich spotka się na kolejnym, 6. już zjeździe. Bo Węckich jest rodzina, takiej